Już mamy po 1 lipca, więc można przedstawić zawodników nowych, którzy byli testowani. Krótka charakterystyka, kto to jest? Oskar Zieliński to jest były zawodnik tutaj Gryfa, był w Kotwicy, wraca po wojażach swoich i chce u nas grać i będzie grał. Teraz tak, mamy Kacper Gołojuch, lewy obrońca, który dzisiaj musiał grać na prawej stronie. To jest zawodnik też ze Słupska tutaj, spod Słupska, grał ostatnio w Gwardii Koszalin w trzeciej lidze, to też młodzieżowiec. Ksawier Ronowski, 16 lat, chłopak, przyszłość, młodzieżowiec z KS-u, z KS Gryf Słupsk, wcześniej był w Wejherowie chyba, jak się nie mylę. Filip Dalecki, stoper, też 17-letni, który chce się rozwijać, uczyć, też z KS-u, tutaj z KS Gryf Słupsk. Inna, Filip Bielańczuk jest ze Wrocławia, tam w Akademii Piłki Nożnej trenował, grał, jakieś tam spotkania rozgrywał w Centralnej Lidze Juniorów chyba, jak się nie mylę. No i jest też przyszłością klubu, ma też szansę bronić z tego względu, że jest młodzieżowcem, dwóch młodzieżowców musi grać. No i zobaczymy, jak to będzie.